Na wszystkich fanów ciężkiego grania 19 stycznia czeka sporo atrakcji. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na koncert heavy metalowego zespołu Alkoholika, który wystąpi na jednej scenie z orchestrą Mikstura. Impreza rozpocznie się o godzinie 18 w sali widowiskowej. Przyjeżdża do nas z Górnego Śląska zespół Alkoholika, a z Poznania orkiestra Mikstura pod dyrekcją Pauliny Rogowskiej-Serwy. Podczas koncertu usłyszymy utwory Metaliki, które zostały zaaranżowane specjalnie na ten koncert, oraz utwory autorskie zespołu Alkoholika. Alkoholika wystąpi w Lubinie już po raz drugi. Taki koncert miał już miejsce na scenie Centrum Kultury Muza 4 lata temu, także wiemy, co to jest. Brzmienie jest niesamowite, bo połączenie rzeczywiście zespołu heavy metalowego z pozornie łagodną orkiestrą smyczkową to jest coś zupełnie wyjątkowego. Wierni fani zespołu przyjeżdżają z całej Polski specjalnie na ten koncert. Podobnie jak 4 lata temu, wiele biletów sprzedało się już w momencie, kiedy ogłosiliśmy, że koncert będzie. Spodziewamy się, że przyjadą do Lubina ludzie z całego kraju, bo podobnie było właśnie w 2016 roku, gdzie przyjeżdżali do nas fani zespołu Metallica i fani zespołu Alkoholika od Szczecina po Górny Śląsk. Bilety na koncert można zakupić w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Cena biletu wynosi 80 zł.